wszystkim, tu Zylcia i zapraszam Was na kolejny filmik na moim kanale. Pamiętajcie, żeby już na wstępie zostawić przycisk subskrybuj wraz z dzwoneczkiem, aby mieć powiadomienia o każdym moim najnowszym filmiku na kanale, a także pamiętajcie o łapce w górę na wstępie. I dzisiaj przychodzę do Was już z czwartym filmikiem z serii Back to School. No i w dzisiejszym filmiku, jak już widzicie po tytule, pokazuję Wam moją organizację biurka 2020. Jest to moja pierwsza organizacja biurka w 2020 roku, akurat tego biurka, bo wcześniej miałam inne biurko i akurat teraz po raz pierwszy będę Wam pokazywać to biurko w serii właśnie Back to School. Może zacznę od tego, że biurko jest z Ikei ogólnie, więc takie zwykłe, najprostsze, z dwoma szufladkami, ale zaraz się dowiecie, co w nich jest, co jest na biurku i takie różne inne rzeczy. Także myślę, że już bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać organizację biurka 2020. A więc tak jak już wcześniej wspomniałam, biurko jest z Ikei, takie zwykłe, najprostsze właśnie z dwoma szufladkami. I teraz co się znajduje na biurku? A więc tak, może zaczniemy sobie od tej strony. I tutaj mamy taką doniczkę, taką właśnie... O Jezu. Taka doniczka wiklinowa. I tutaj w środku znajduje się sztuczny kwiatek, nie jest on prawdziwy, jest on sztuczny. Ale ja lubię sztuczne kwiatki, ponieważ nimi mi się łatwiej zaopiekować niż takimi prawdziwymi, ponieważ ja prawdziwymi kwiatkami się serio nie umiem opiekować i one są mi potem nieżywe po kilku dniach. Dalej mamy taki obrazek, on jest trochę przekrzywiony, ale nie wnikajmy w to. Taka zwykła ramka, także z Ikei. I w środku jakiś zwykły, gotowy obrazek. Może kiedyś tutaj znajdzie się jakieś fajne, inne zdjęcia. Tutaj mamy takie opakowanie, także z Ikei. Jest on ogólnie w alejce doniczek w Ikei, ale mi się strasznie to podoba jako właśnie coś na długopisy, czy nawet na pędzelki na toaletce. Jest to mega, mega fajne i ładnie to wygląda i właśnie ładnie się to prezentuje. I tutaj mam najzwyklejsze jakieś długopisy, czy też na przykład jakieś tutaj, o, żelowy długopis, albo nożyczki, jakąś linijkę, czy jakieś pisaki, czy jakąś nawet zakładkę do książki, cokolwiek tutaj jest, co mi się po prostu przyda. I jak przejdziemy sobie troszkę dalej, mamy taką ramkę, jak widzicie, ona ogólnie powinna być na takie, ona powinna w ogóle być zawieszona, nie, bo ma takie tutaj miejsce na zawieszenie na ścianę, ale jakoś ja nie chciałam tego zawieszać. Na razie tutaj są gotowe zdjęcia, które właśnie były, jak to dostałam. Na pewno jak się zacznie rok szkolny, powieszę tutaj plan lekcji, czy jakieś takie inne rzeczy, na przykład będę tutaj wieszała ważne informacje, czy co kiedy mam, tak po prostu, albo może jakieś nawet zdjęcia tutaj powieszę, nie wiem, jeszcze zobaczę. To, co mi będzie potrzebne, to po prostu się tutaj znajdzie, na tej właśnie takiej fajnej ramce. Dalej mamy taką lampkę. Jest to najzwyklejsza lampka z Ikei i ona tutaj jest, ma taką fajną funkcję, ponieważ ona jest na takie właśnie ładowanie telefonów, na przykład iPhone'a X, iPhone'a, no iPhone'a X wzwyż, tam reszta telefonów też się ładuje na taki właśnie po prostu bezprzewodowo. Także to jest mega fajna opcja, bo czasami po prostu nie chcę ładować kablem albo nie mogę znaleźć kabla, wystarczy, że to przyłożę tutaj telefon do tego i on mi się ładuje, więc to jest mega fajna opcja w tej lampce. I tak, ona tutaj ma takie włączanie i ma światło właśnie ciepłe, a nie zimne, ale tak naprawdę to można sobie indywidualnie zmienić, jeżeli ktoś chce zimną żarówkę, to sobie po prostu wymienia, ja akurat mam właśnie ciepło. Także jest ona taka zwykła, można ją tak właśnie tutaj wykręcać jakby i sobie ją ustawić jak się chce. Dalej mamy takie dwa tutaj pojemniki i teraz tak, co w nich jest? Może zaczniemy od tego pierwszego. To w pierwszym mamy taki piórnik, w takie coś, taki nawet spoko. Tutaj mamy jakieś laurki stare z moich urodzin. Tutaj mamy taki segregator, taki kalendarzyk. No i teraz w kolejnym co mamy? W drugim znajdują się także moje kolejne piórniki. Mogliście go zobaczyć w holu zakupowym albo w filmie z zakupów szkolnych. Tu mam piórnik z poprzedniego roku. Następnie w środku jest jakiś kalendarz i kolejny kalendarz, bo mam dosyć dużo kalendarzy. A tutaj są kartki. Trochę już ich jest mało, ale za niedługo wypełnię, że będzie ich troszkę więcej, jak mi się skończą. Dobra, pakujemy i pokażę Wam teraz, co się znajduje w tych szafeczkach. A więc tak, może zaczniemy sobie od pierwszej szafki i jak ją otworzymy,
to mam tutaj zeszyty, czyli no, tak jak w tamtym roku. W tamtym roku też w tej szafce miałam zeszyty. Tuż powkładałam nowe zeszyty. One są jeszcze w ogóle niewypełnione, no bo jeszcze rok szkolny się nie zaczął, ale wszystko już jest przygotowane, więc jak się zacznie rok szkolny, to już te zeszyty mają swoje miejsce, więc szafka już jest zapełniona zeszytami. Nie ma tam w sumie nic takiego ciekawego jeszcze, bo jest tam jeszcze oprócz tego kalendarzyk, jakiś właśnie jeszcze zeszyt zapasowy. No to jest zeszyt ogólnie, który pokazywałam właśnie w holu. Nic ciekawego. Także no, jeżeli chcecie dokładnie zobaczyć te zeszyty, jak wyglądają z okładkami, to macie to wszystko w holu zakupowym. Znajduję w tej szafce, uwaga, uwaga. Jest tutaj dosyć sporo rzeczy. Nie ma tu jednej charakterystycznej rzeczy, tak jak tutaj były same zeszyty. Po prostu w tej szafce mam praktycznie wszystko, co jest mi potrzebne na co dzień, tak jakby. Mamy tu na przykład w tej szafeczce tasiemki, klej, takie mini... Nie, klamerki, nie, klamerki mini, agrafki nawet, korektory właśnie, te temperówki też. Tutaj mamy linijkę z kalkulatorem, tu mamy cyrkiel, taśmę oraz jakieś ekierki i kątomierze. Następnie tutaj mamy zszywacz, jakiś najzwyczajniejszy. Tutaj mamy dziurkacz, taki też najzwyklejszy. Następnie znowu mamy zszywacz, już drugi. Tak, mam dwa zszywacze. Tutaj mamy mojego gimbala, czyli urządzenie, którym każdego vloga Wam kręcę i praktycznie wszystkie filmiki na YouTubie, a także niektóre TikToki, więc taka ciekawostka. Tutaj mamy zaraz obok taki, jakby to jest takie opakowanie na mój statyw, ale że akurat statywem teraz dla Was nagrywam i on leży zupełnie w innym miejscu na co dzień, to po prostu tutaj chowam wszystkie moje kable. Tak, tam są wszystkie kable, które po prostu nie chcę ich pogubić. To są kable właśnie do różnych moich takich, na przykład do gimbala, czy do jakichś słuchawek, czy na przykład do tableta. Jakiekolwiek inne kable, które po prostu nie chcę ich pogubić, dlatego trzymam je w takim woreczku po właśnie statywie. Następnie mamy takie tutaj zwykłe karteczki z Baumita, jakieś takie zwykłe do notowania czegokolwiek. Tutaj mamy końcówkę do ładowania, słuchawki, moją ładowarkę do telefonu, a tam z tyłu znajduje się notatnik. Tu mamy mojego starego tableta, z którego już nie korzystam od kilku lat. Jest to Samsung, z którego naprawdę już długi czas nie korzystam totalnie. Tutaj mamy taki notatnik z taką właśnie fajną okładką, która się tak fajnie błyszczy. Tutaj mamy mój szkicownik, w którym nie szkicuję, ale no ciekawe, ciekawe co tam jest. Może się kiedyś dowiecie. Tutaj mamy jakąś pamiątkę z przedszkola, sobie zachowałam. I oczywiście koszulki, ponieważ one są mi mega zawsze potrzebne, tego koszulek po prostu mam tutaj mnóstwo. A więc tak, już schowam te inne rzeczy może. I teraz przejdziemy do kolejnej tutaj części. Ponieważ tutaj obok, zaraz za tymi koszulkami, mamy pewne ciekawe rzeczy. I są to takie zwykłe karteczki na Vinted, które potem rozdaję. Przyczepiam to do ubrań i właśnie sprzedaję z takimi karteczkami, które sobie tutaj zawsze leżą. I tak naprawdę to jest wszystko w tej szafce. Niby wydaje się, że jest tego dużo, ale jest niby mało. Także to tyle z tej części tej szafki. Ładowarka nam się przedmiotła, o. I jeszcze może Wam pokażę tą część, ponieważ jest to jakby też część, którą mogę zaliczyć do biurka, ponieważ jest ona obok centralnie biurka. I tutaj mamy jakieś zwykłe pudełeczko, na tym mamy skarbonkę oraz kwiatka. I tak to się wszystko razem prezentuje, całe biurko. Całe biurko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał z tej organizacji właśnie mojego biurka. No i zostawcie łapki w górę oczywiście, jeżeli nie zrobiliście tego na początku. A także zostawcie subskrypcję na dole, jeżeli jesteście nowi, a mój kanał Wam się spodobał. Także widzimy się w kolejnych filmikach na moim kanale. Pa, pa!